po co kobietom jest potrzebny mężczyzna? Żeby zaspokajać potrzeby psychiczne i fizjologiczne. Cześć! Właśnie jesteśmy na Uniwersytecie Gdańskim i dzisiaj będziemy pytać się kobiet, czego oczekują od mężczyzn i co mają im w zamian do zaoferowania. Oglądajcie! Czego oczekujesz od mężczyzny w związku? Na pewno zrozumienia moich problemów, które się pojawiają. I chyba takim głównym to czasu na rozmowę. Oparcie i tego, żeby byli moją motywacją do rozwoju. Szczerości przede wszystkim i żeby był kochany i żeby poświęcał ci trochę uwagi. No żeby no, nie był jakiś zaborczy czy coś takiego. O, żeby nie był za bardzo zazdrosny. Wyrozumiałości, no i wierności takich tam. No takiego ciepła, żeby o mnie dbał. Żeby mnie kochał, żeby o mnie pamiętał, żeby dzwonił jak wracam sama gdzieś wieczorem. No i żeby był po prostu zawsze. Przede wszystkim najważniejsze jest zaufanie, szczerość, no i wierność tak naprawdę. To są trzy rzeczy w sumie, których oczekuję i uważam, że jeśli ich nie ma, no to nie będzie dobrego mężczyzny dla mnie po prostu. Przede wszystkim lojalności. I samozaparcia, żeby umiał zawalczyć o kobietę. Przede wszystkim myślę, że poczucie humoru, dystansu do samego siebie i takiego ciepła. Jeszcze jakby umiejętność zapewnienia względnie bezpieczeństwa i nie chodzi mi o to, że musi nie wiadomo ile zarabiać, czy być jakimś niesamowicie pakerem z siłowni, tylko chodzi jakby o to, żeby potrafił podejść i powiedzieć, że dobra, my sobie ze wszystkim poradzimy, jakoś to będzie. Tego, żeby był opiekuńczy, żebym się czuła swobodnie przy nim i pewnie. No też tego, żeby był pewny siebie, żeby się zaopiekował w towarzystwie, a nie, że na przykład jak idziemy na imprezę, to sobie pójdzie pić z kolegami. A co masz w zamian do zaoferowania? Miłość. Mnie. To samo, no czyli uważam, że w ogóle pomiędzy partnerami musi być to samo. To samo. To samo. Miłość! To najważniejsze. No, miłość, no i tak uwagę. Siebie. No to chyba najlepsze, co mogę dać. Jeżeli ktoś jest dobry dla mnie, to ja jestem jeszcze lepsza dla niego. Na pewno dużo czasu dla danej osoby, jeśli już się staje dla mnie ważna. Myślę, że w dużej mierze to samo. Ja jestem osobą, tak brzydko w sumie się chwalić, ale jestem osobą dość ciepłą i mam takie śmieszne umiejętności robienia takiego mini domu, takiego zapewniania właśnie poczucia bezpieczeństwa i komfortu. Umiem dobrze gotować, więc jakby to jest też sporo. No i bardzo lubię jakby otwierać się na drugą osobę, spędzać czas w taki sposób, w jaki ten ktoś chce go spędzać. Chciałabym po prostu tak normalnie poznawać jego świat. Myślę, że tyle mogę zaoferować, ile ta osoba będzie ode mnie chciała. A według ciebie, po co w ogóle kobietom jest mężczyzna? Myślę, że kobietom mogłoby być smutno bez mężczyzn, bo jednak z kobietami się dogadują, a z mężczyznami nie zawsze. Żeby zaspokajać potrzeby psychiczne i fizjologiczne. Nie wiem. Na pewno jest potrzebny, jednak się gdzieś tam uzupełniają. Mężczyzna ma inne swoje atuty, jakąś tam siłę, zawsze opiekę, czego kobiety potrzebują. A po co kobietom w ogóle jest mężczyzna? No właśnie. No nie, żeby czuć się bezpiecznie, żeby wiedzieć, że ma się kogoś obok, no i w ogóle można się komuś pożalić, kto nie jest dziewczyną. Znaczy moim zdaniem nie jest jakiś super potrzebny, ale jak jest, to spoko. No mi się wydaje, że każdy potrzebuje takiego drugiego człowieka, żeby być z kimś. No to jest ważne, my jesteśmy ludźmi socjalnymi bardzo, potrzebujemy społeczeństwa, potrzebujemy ludzi. No i mi się wydaje, że mężczyzna, no nawet nie chodzi o samego mężczyznę, chodzi o taką osobę bliską. To nie jest to, że mężczyzna jest po coś, tylko mam wrażenie, że bez niego jest po prostu głupio. Jakby tak samo kobieta mężczyźnie też teoretycznie nie jest do niczego potrzebna, bo możemy sobie radzić sami, tylko no miło jest mimo wszystko mieć kogoś, kto przy nas jest i kto nam pokazuje rzeczy, których my sami nie widzimy. No jakby pozwala nam poznać coś z drugiej strony, z innej perspektywy. W tym odcinku to już tyle. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie, a jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału, wcisnąć dzwoneczka, a my widzimy się za tydzień. Na razie. No dobra, to dzięki. To wszystko. Dziękuję. Fiona. Dobrze ci poszło. Jestem z ciebie dumny.